Zaczniemy niezbyt chronologicznie, ale za to od rzeczy najświeższych i najbardziej palących. Facebook to zwykły śmietnik i ja wiem, że wiele osób żyje w tym przeświadczeniu od lat. Teraz jednak jest o wiele gorzej i nawet najbardziej zagorzali fani serwisu otwarcie o tym mówią. Wszystko przez najnowszy błąd, który spowodował, że widzimy posty, które są adresowane do osób przez nas obserwowanych. I pół biedy, kiedy jest to życzenie smacznej kawusi dedykowane naszej ciotuni od jej sąsiadki. Gorzej, jeśli obserwujemy jakiegoś sportowca, piosenkarza czy innego celebrytę albo popularny profil stojący za jakąś organizacją. Wtedy możemy natknąć się na rzeczy, których żaden człowiek nie powinien nigdy oglądać. Od niepokojących deklaracji psychofanów przez jadowite wycieczki hejterów. To jednak tylko margines. Prawdziwym problemem są boty i trolle internetowe. Dla tych ostatnich to trochę tak, jakby właśnie nadeszła gwiazdka i dzień dziecka naraz. Cokolwiek nie napiszą oznaczając kogoś znanego, to może to trafić nawet do milionów fanów danego celebryty. Na przykład kogoś, kto tworzy na TikToku. To jednak nie byłby największy problem twórcy występującego pod pseudonimem Michel68. Chociaż to, co go spotkało, może być dla niego wstępem do sławy, szybkich kobiet i pięknych samochodów, jeśli umiejętnie wykorzysta chwilę popularności. Początkujący twórca chciał nagrać, jak robot Robby przygotowuje mu hot doga w warszawskiej Żabce Nano. Ten natomiast nie trafił parówką w bułkę. Haha, i już wiem, co niektórzy z was sobie pomyśleli. Świntuchy. Michel nie dostał nawet papierka. Brakowało jeszcze, żeby robot rzucił mu na odchodne: sama paruwa, wariacie. Zapomnijmy jednak o sławie. Sieć Żabka przeprosiła za sytuację i obiecała mu darmowego hot doga. Oznacza to, że będzie całą parówkę do przodu. Ja na ich miejscu dałbym mu tylko bułkę w papierowej torbie, żeby się wszystko ładnie wyrównało. Nierówności to w końcu paskudny problem. Przekonała się o tym Iga Oliwiak, która jest dyrektorką artystyczną w Twin Drums. Studio to pracuje nad MMO Devagandu Chronicles, które bazuje na afrykańskiej mitologii. To się jednak nie spodobało wielu autochtonom, z których strony padło wiele naprawdę nieprzyjemnych słów. Tu jednak swoje wielkie jaja pokazał założyciel projektu. Zaczął on zachwalać wyniki i zaangażowanie Igi i w bardzo kulturalny sposób wytłumaczył narzekającym, że ich żale nie będą miały wpływu na jej zatrudnienie. Otwarta obrona pracownika przed hejtem i to w tak delikatnym temacie nie zdarza się często, więc kudos i mam nadzieję, że Iga poradzi sobie z tym, w mojej opinii, bardzo niezasłużonym hejtem i nie przestanie tworzyć, a tworzy rzeczy naprawdę piękne. Natomiast sami hejterzy powinni zacząć brać przykład z nas, Polaków. Bo czy komukolwiek przeszkadza, że Chińczycy robią grę inspirując się powieścią Krzyżacy? Znając życie, to tak, pewnie komuś przeszkadza. Ale mi nie. The Knights of the Cross będzie strategiczną grą karcianą. I tak, wiem, że ten temat nie jest już najświeższy, ale w zeszłym tygodniu mnie nie było, a nie mogę przejść koło tego obojętnie. Niemal każdy przyzna, że Krzyżacy to jedna z najważniejszych polskich lektur. Widocznie przypadła ona do gustu również Chińczykom, do tego stopnia, że postanowili przenieść ją do gry komputerowej. Wprowadzili jednak pewne subtelne zmiany. Na przykład zamiast męskiego kwiatu rycerstwa w pełnych zbrojach zobaczymy płeć piękną w już nie tak pełnych pancerzach, które są raczej nastawione na szczucie cycem, a nie ochronę przed bezpośrednimi obrażeniami. Nie przypominam sobie tego w oryginalnej książce, a przeczytałem ją całą. Szkoda wielka, że Chińczycy nie postanowili oprzeć swojej gry na trylogii husyckiej, chociaż pewnie Andrzej chciałby pieniądze z góry, więc to mogło ich odstraszyć. Ale wtedy klasa maga miałaby o wiele więcej sensu niż w przypadku powieści Sienkiewicza odnoszącej się do bitwy pod Grunwaldem. Tytuł niestety nie dostanie polskiej wersji językowej, a szkoda! Chociaż i tak nie byłaby to najbardziej polska gra, która nie powstała w Polsce. Tytuł ten od lat dzierży Goticzek, zwłaszcza ten, wiecie, z Nocą Kruka. Chociaż opis ten nie jest już do końca aktualny dzięki Kronikom Myrtany. To, nie boimy się powiedzieć, fanowska modyfikacja, której zespół okazał się bardziej profesjonalny niż niejedno studio robiące duże gry. Dla twórców moda może się on okazać istną trampoliną do zaistnienia w profesjonalnym game devie. Modyfikacja ta została doceniona na całym świecie i zyskała nawet tytuł najlepszego moda dekady od serwisu ModDB. Można więc powiedzieć, że to polski, a nie niemiecki Gothic zajął wysokie miejsce w ważnym rankingu. Niemcy jednak też mają się czym pochwalić. Po niemieckich torach zaczął właśnie jeździć pociąg Coradia iLint, który emituje parę wodną. Nie jest to jednak parowóz, a pierwszy na świecie wodorowy pociąg pasażerski. Dzięki temu Niemcy będą mogli przewozić ludzi tanio i w sposób ekologiczny, a przy okazji komfortowy i cichy. Brzmi to jak idealny środek lokomocji. W końcu co może pójść nie tak? Ciekawe, czy to samo pytanie zadawali sobie ludzie przed wejściem na pokład innej, słynnej maszyny wodorowej niemieckiej produkcji, czyli LZ 129 Hindenburg. Pociąg jest w stanie osiągnąć maksymalną prędkość 140 km na godzinę, chociaż przy komercyjnych trasach ma się ograniczać do 120. Przy okazji wodór w jego przypadku jest paliwem o 4,5 razy wydajniejszym od oleju napędowego, a jednocześnie całkowicie uniezależnia maszynę od sieci elektrycznej. A skoro już wspominamy o pojeździe elektrycznym, to nie można nie wspomnieć o zamieszaniu wokół Apple Car. A dokładniej tego, co zrobił Xiaolang Zhang, były inżynier firmy, który pracował nad tym projektem. Wykradł on część dokumentacji dotyczącej jednego z PCB pojazdu. Nie wiadomo, czy dotyczyło ono jakichś modułów czujnika, czy bezpośrednio głównego komputera. Pewne jest jednak to, że nabywcami okazali się Chińczycy. Sprawa się rypła, kiedy zaraz po kradzieży danych chciał wziąć urlop i wyjechać do Chin, a potem zwolnił się z firmy pod pretekstem chęci opieki nad chorą matką. Przy okazji zapowiedział, że podejmie współpracę z chińską firmą X-Motors. Ktoś w Apple dodał 2 do 2 i wyszło mu, że powinien przejrzeć monitoring, na którym było widać, jak Zhang dokonuje kradzieży danych. Czy dużo na tym zyskał? To zależy. Na pewno przez najbliższe lata nie będzie musiał martwić się o koszty utrzymania i wyżywienia. W końcu wszystkie te dobra są w więzieniu całkowicie darmowe. Te oszczędności mogą się okazać kluczowe, jeśli postanowi on kupić PlayStation 5. Najnowsza konsola Sony poszła bowiem ostro w górę. Za nowego playacza będzie trzeba zapłacić aż 50 euro więcej niż do tej pory. Jedno jest pewne, wzrost cen nie ma nic wspólnego z czytnikiem płyt. Skąd wiem? Ponieważ wersja go pozbawiona również jest o 50 euro droższa. Sony tłumaczy ten ruch konieczną korektą ceny wynikającą z inflacji. Biorąc pod uwagę, że firma zwykła sprzedawać swoje konsole w cenie zbliżonej do kosztów produkcji i zarabia głównie na grach, to można potraktować deklarację giganta jako szczerą, a nie tylko jako chęć dodatkowego zarobku, no bo wiecie, inflacja... Wow, to koniec na dzisiaj, a może niekoniecznie. Jeżeli macie ochotę na więcej, odwiedźcie mnie na streamie, który teraz powinienem prowadzić właśnie w momencie publikacji tego materiału. Link w przypiętym komentarzu, bądź odpalcie sobie kolejne moje wideo z rekomendacji, wybrane starannie dla was, moi drodzy widzowie. A tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia. Pa, pa!